podinspektor w stanie spoczynku Michał Godnicz, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, Zakładu Interwencji Policyjnych. Na zawody pojechałem na zaproszenie organizacji międzynarodowej. Miałem startować, natomiast myślałem, że będą podziały na grupy wiekowe. Po prostu będzie podział dla starszych i dla młodszych, żeby to jakoś było oddzielone. Tak nie było. Była grupa oczywiście dzieci, juniorów, z tym, że senior w tej kategorii już jest powyżej osoba, która skończyła 16 lat. Także generalnie ja, który brałem udział w danej konkurencji w kata oraz kata z bronią, startowałem z zawodnikami, którzy mieli po 20-20 parę lat. Zdobyłem w kata tradycyjnym brązowy medal oraz w kata z bronią. Wykonałem to oczywiście jako wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, Zakład Interwencji Policyjnej. Wykonałem to kata z tonfą, które sam po prostu użyłem. No mając wysokie stopnie w jiu-jitsu i w karate, mam takie możliwości, że mogę sam ułożyć, zademonstrować. Wtedy sędziowie oceniają dynamikę, realność wykonania. No musi po prostu to być ładne, spełniać realnej walki, realnej obrony. Sędziowie to ocenili na brązowy medal, natomiast ludziom się podobało, bili mi brawo i dlatego, że zdobyłem dwa brązowe medale, zostałem uznany przez organizatorów jako najwszechstronniejszy zawodnik w kategorii senior i otrzymałem taki dodatkowy jeszcze puchar pamiątkowy. No oczywiście dyplomy.